Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze Wiadomości z regionu. A oto, co dziś przygotowaliśmy. Mazowieccy rolnicy na skraju. Radom wykorzystuje swój czas. Kolejne zabytki na Mazowszu odzyskają dawny blask. Szybciej i bezpieczniej w Płocku. A może nad morze? Najpierw susza, później zbyt niskie ceny skupu owoców i warzyw, a przy tym wszystkim utrudnienia związane z zatrudnianiem pracowników. To wszystko sprawiło, że sytuacja w sadownictwie i rolnictwie na Mazowszu jest dramatyczna. O natychmiastowe, systemowe zmiany apelują przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego. Tak dramatycznej sytuacji w sadownictwie i rolnictwie na Mazowszu jeszcze nie było. Obawiamy się nawet fali bankructw. To głos władz samorządu województwa mazowieckiego, który zaniepokojony sygnałami płynącymi od rolników interweniuje. To wszystko się układa w taką sytuację, w której jeżeli pilnie nie podejmiemy mechanizmów nadzwyczajnych mechanizmów pomocy producentom i rolnikom, to dojdziemy do wielkiej fali bankructw i wielkich problemów również rodzin producentów i rodzin rolniczych. W związku z tym apeluję do rządu, żeby już niestandardowe metody stosować, żeby znaleźć pieniądze w budżecie państwa. Skandaliczna sytuacja, dramatyczna dla tych ludzi. Mój brat prowadzi gospodarstwo rolne, ja mu w tym pomagam, więc uczestniczyliśmy w tych zbiorach i czarnej porzeczki i pozostałych tych owoców miękkich i po prostu ludzie z ogromnym dramatem, nasi sąsiedzi na polach mówili wprost, brak jest jakiejkolwiek opłacalności, a nawet nie zwrócą się koszty. Rolnik musi to wyprodukować, musi kupić sadzonki, musi o to zadbać i jeszcze rozdać za darmo. No to jest sytuacja skandaliczna, kuriozalna i śmieszna i mam nadzieję, że wreszcie ktoś to zrozumie. Absurdalnie niskie ceny owoców i warzyw, odcięcie od krajowych i zagranicznych rynków zbytu, ale także rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń i braku realnej walki z nim, to główne problemy, z którymi mazowieccy rolnicy nie są w stanie sobie poradzić. Trzeba podjąć radykalne kroki ku temu, aby tą chorobę zatrzymać, aby można było normalnie funkcjonować i żeby ta praca tych hodowców trzody była przewidywalna, żeby mogli sobie zaplanować pewne rzeczy. I dzisiaj trzeba pamiętać również o tym, że tutaj na wschodzie Mazowsza to jest jedna rzecz, ale pamiętajmy, że ta choroba postępuje, idzie w głąb kraju. Na dzień dzisiejszy bardzo chyba przez nas niezrozumiałe i kuriozalne, myślę, że przez wszystkich niezrozumiałe, dlaczego proponowane są ceny poniżej kosztów produkcji, a wręcz jeszcze nie sięgające połowy kosztów produkcji tychże owoców. Jak podkreślają władze samorządu województwa mazowieckiego, istnieją sposoby na poprawę obecnej sytuacji w sadownictwie i rolnictwie. Jednym z nich jest zagwarantowanie rolnikom cen minimalnych poprzez zawieranie umów kontraktowych z zakładami przetwórczymi. Władze przyłączają się tym samym do głosu mazowieckich rolników, apelując o systemowe rozwiązania, które ochronią rodzimych producentów i pozwolą im przeżyć. Kluczowa inwestycja dla rozwoju gospodarczego Radomia, trasa NS, a do tego modernizacja dwóch niezwykłych symboli kulturalnych miasta, Gąski i Esterki. Tak długo wyczekiwane, już wkrótce będą mogły zostać zrealizowane, a pomoże w tym wsparcie z budżetu Mazowsza. Radom to miasto o istotnym znaczeniu krajowym, odznaczające się silnym potencjałem społeczno-gospodarczym. Dodatkową szansą na jego rozwój będzie trasa NS, łącząca północne i południowe dzielnice miasta. Trasa ta podniesie atrakcyjność inwestycyjną terenów położonych w różnych częściach Radomia, a także będzie stanowiła element strefy wygodnego ruchu. Znaczenie inwestycji dostrzegły także władze samorządu województwa mazowieckiego, które na ten cel postanowiły przeznaczyć 10 milionów złotych z budżetu Mazowsza. Wspólnie z mieszkańcami naszego miasta zmieniamy Radom. Tak, ja mam świadomość, że te zmiany nie byłyby możliwe, gdyby nie pieniądze zewnętrzne i wykorzystujemy każdą okazję i każdą instytucję do tego, aby pozyskiwać pieniądze zewnętrzne. Potrafimy rozmawiać z polskim rządem, dzięki czemu już możemy cieszyć się z tej prawie 100-milionowej dotacji na przebudowę Alei Wojska Polskiego. Uważamy, że ta inwestycja w taki istotny sposób przyczynia się po pierwsze do poprawienia ruchu i komunikacji wewnątrz Radomia, ale po drugie też służy aktywizacji gospodarczej tych terenów przemysłowych czy poprzemysłowych, które są tutaj
są tutaj w sąsiedztwie. Budowa pierwszego odcinka trasy o długości około 1,5 kilometra, która już się rozpoczęła, będzie kosztowała ponad 34 miliony złotych. W sumie na pracę miasto otrzymało blisko 22 miliony dotacji. To nie jedyna dobra informacja. Radom ma kolejny powód do radości. Już wkrótce rynek kazimierzowski odzyska swoją urodę. Wszystko za sprawą modernizacji, jaką przejdą kulturalne perły Radomia, Gąska i Esterka. Też cieszymy się, że w dniu dzisiejszym będziemy świadkami bardzo ważnego wydarzenia. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę pomyślności i rozwoju muzeum i również tej dobrej współpracy, która przecież napawa optymizmem. Długo wyczekiwany, gruntowny remont kamienic sfinansują pieniądze z budżetu Mazowsza. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył ponad 4 miliony złotych. Szereg projektów realizujemy w ramach tzw. regionalnych inwestycji terytorialnych. Stąd mile widziane jest partnerstwo. Bliźniacze budynki Gąski i Esterki powstały pod koniec XV wieku. Ponadto dom Gąski jest jedyną barokową kamienicą zachowaną w mieście. Ich odnowa sprawi, że rynek radomski na nowo zajaśnieje pełnym blaskiem. Są wizytówką wielu miejscowości i mogą pochwalić się długoletnią historią. Mazowieckie zabytki, bo to o nich mowa, czekają wielkie zmiany. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza kolejne z nich, tym razem w subregionie radomskim i ciechanowskim, odzyskają dawny blask. Remont zabytkowej dzwonnicy w zespole sakralnym z XVIII wieku w Ratowie czy wymiana okien i drzwi w kościele pod wezwaniem opieki świętego Józefa w Jedlni Letnisko. To tylko nieliczne ze zmian, jakie przejdą mazowieckie zabytki. Kolejne już wsparcie, pochodzące z budżetu Mazowsza, tym razem trafi do subregionu ciechanowskiego i radomskiego. Jest potrzeba wsparcia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego stworzenia takiego specjalnego projektu, który będzie wspierał właśnie renowację zabytków. To się stało faktem. Mam nadzieję, że w przyszłości, również w kolejnych latach, będziemy jako samorząd województwa wspierać przepiękne perełki zabytkowe naszego regionu. 800 tysięcy, które powędruje do subregionu radomskiego, pozwoli na przywrócenie blasku 11 zabytkom. Natomiast blisko 200 tysięcy umożliwi uratowanie trzech ciechanowskich perełek architektury sakralnej oraz szreńskiego zabytkowego parku pałacowego. Proszę Państwa, ja mieszkam w Jedlni ponad 30 lat i mam skalę taką porównania, jak wyglądał kościół, jak wyglądało to całe obejście jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, czy kilkanaście lat temu, jakie zmiany zaszły w ostatnich latach dzięki ogromnemu zaangażowaniu księdza proboszcza Andrzeja Margasa. Prace przy naszym kościele rozpoczęły się już zgodnie z pismami stosownymi wysłanymi do urzędów 1 lipca. Panowie już pracują. Warto przypomnieć, że na ocalenie kilkudziesięciu mazowieckich reliktów przeszłości samorząd Mazowsza przeznaczył już 5 milionów złotych. Niezmiernie się cieszę, że mogliśmy przekazać czeki na dofinansowanie obiektów zabytkowych, w większości obiektów sakralnych, kościelnych. Mam takie przekonanie, że jako samorząd województwa mazowieckiego, jako zarząd województwa mazowieckiego wróciliśmy na tą ścieżkę tak zwanych instrumentów wsparcia. Zabytki to znamiona na żywej historii i tradycji regionu, a tych na Mazowszu nie brakuje. Pielęgnowane stanowią dziedzictwo kolejnych pokoleń, dlatego już dziś warto zadbać o to, by ślad po nich nie zaginął. Ponad 7 kilometrów nowych dróg usprawniających komunikację i wyprowadzenie ciężkiego ruchu z centrum miasta. To korzyści, które zyskali mieszkańcy Płocka. Wszystko za sprawą drugiego etapu obwodnicy miasta. Koszt inwestycji to blisko 38 milionów złotych. Sprawniejsza komunikacja, poprawa bezpieczeństwa i lepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości. To właśnie zyskali mieszkańcy Płocka i nie tylko dzięki oddanemu do użytku drugiemu odcinkowi północno-zachodniej obwodnicy miasta. Ważne jest to, że drugi etap obwodnicy i trzeci później to nie tylko nowy kręgosłup komunikacyjny Płocka, ale to także nowa perspektywa rozwoju miasta. Łącznie w niespełna 2 lata powstało ponad 7 kilometrów nowych dróg. Składają się na nie droga główna, drogi serwisowe oraz łącznice ciągnące się od ronda na ulicy Otolińskiej do ulicy Bielskiej.
Koszt inwestycji to blisko 38 milionów złotych, z czego ponad 30 to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Realizowaliśmy to w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych. To jest rzeczywiście nasz autorski projekt i pomysł na to, aby w tej perspektywie i w przyszłej poprzez właśnie te ośrodki subregionalne i regionalne, takie jak Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce i Radom, realizować takie projekty, duże projekty rozwojowe dla całych tych grup powiatów, czyli dla jednostek, które są częścią naszego województwa. Strategiczna inwestycja drogowa po zakończeniu trzeciego i ostatniego etapu będzie stanowiła nowy kręgosłup komunikacyjny Płocka. Trasa wyprowadzi transport z ładunkami niebezpiecznymi, a także odciąży centrum miasta od ruchu aut osobowych, przez co obniży hałas i przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Plaża, złoty piasek, słońce i woda. Któż w lato o tym nie marzy? Wakacyjne plany pomagają realizować mazowieckie koleje. Pociągiem słonecznym, bo o nim mowa, wprost nad Bałtyk. Kiedy w 1978 roku Maryla Rodowicz chciała wsiąść do byle jakiego pociągu, nie dbając o bagaż ani bilet, zostawiając cały świat w tyle, nie znała jeszcze pociągu słonecznego. Dzisiaj z pewnością skorzystałaby z jego nowoczesnych, klimatycznych, piętrowych wagonów, by w niespełna 3 godziny z centrum Warszawy przenieść się do słonecznego Trójmiasta lub w 5 do Ustki. Tak jak chętnie to robią wakacyjni podróżni, bo atutów jest wiele. Jest to najszybszy pociąg, znaczy jedzie tak szybko jak pendolino, a jest bardzo tani. Jeszcze jak się ma zniżkę studencką, to w ogóle. Czas trwania podróży jest też dużo krótszy niż PKP Intercity normalnie, a nie trzeba płacić nie wiadomo ile za pendolino. Koleje mazowieckie tradycyjnie już od 14 lat przez 2 letnie miesiące specjalnym kursem zabierają pasażerów na długie letnie wypoczynki czy krótkie weekendowe wojaże. Jeździ dużo ludzi, dużo młodzieży. Są wszystkie uwzględnione zniżki tak jak w kolejach mazowieckich. Poza tym tak samo sam skład, bo to jest pociąg osobowy, ale w 5 godzin nad do Ustki się dostać, w 3 godziny jak ktoś potrafi sobie zorganizować, to może bezpośrednio jechać powiedzmy nad morze jednym pociągiem, bez przesiadek, bez komplikacji. To połączenie uruchamiamy w okresie wakacyjnym. Bardzo się dużym cieszy zainteresowaniem. Po pierwsze są to dobre, komfortowe pociągi. Po drugie taniej przejazd, dlatego że bez zniżki to jest 60 zł, ze zniżką to jest poniżej 40 zł. Do tej pory już ponad 1 000 000 osób bezpiecznie i szybko dotarło pociągiem słonecznym nad Bałtyk. Dlatego planując błogi wypoczynek nad polskim morzem, remedium na wszelkie troski jest jedno. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu słonecznego. To już wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.